Zobaczcie. 14.05. A gdzie tu siedzą nasze cypisek na dole, jaśnie pani u góry. Paweł i Gaweł w jednym stali domku. Paweł na dole, a Gaweł na górze. Proszę. A tutaj kto? Halo, cienki Bolek. To ty? Cieciulku? To ty. Proszę, cienki Bolek. A cypisek gdzie idzie? Cypisku, gdzie idziesz? Do mnie idziesz? Do mnie? Chodź, kicia, się pobawimy. Nie chcę. Nie chcę, kiciek. Taka pogoda skiśnięta, kochani. Dzień się kisi. Nie, kolego, cienki Bolku, co powiesz? O, to jest kot. Do rany przyłóż. Nie gania innych kotów. Nie obsikuje w środku. Bawi się z małymi kotkami, młodymi. Towarzyski jest. No. Nie narzuca się specjalnie. Ty jesteś jak kot zakonnik, co? Cienki Bolek. Ty powinieneś być w zakonie. Siostrzyczki by cię wzięła, siostra Teresa z Agatką. Prawda? A tam kto popiukuje? O, a tam Siurek siedzi. Ten, co psikuje w środku bocianówkę. Ten, którego pani Teresa z Austrii mówi, że załatwiłem. No, jak go w ten czas złapałem w klatkę i wykastrowałem. Żyje, spokojny, nie atakuje, ale sika, bezczelny drań. Co, pieszczoszku? No co, to ty pieszczoszek, czy? E, ty. Czy murzynek? A ty chodź ze mną tu. Musimy się tego już na ręce brać. No. Chodź do giziania. Cypisek, będę cię giział, chodź. Bawi się, bawi się. Bawi się. Cypisku, chodź, będę cię giział. Chodź. A ty, kurczę. Ucieka mi. Ucieka ten cypisek. Nie chce. A skuruje drzewo. Koruje, znaczy się, nie skuruje. Koruje. No, nie widziałem dzisiaj kolegi Kusego. Kusy chodzi przez całą bocianówkę. Cały DPS tutaj wzdłuż i wszerz. No, ale Kusy jest kocureń, niewykastrowany. Tego hormony noszą. No, ogon mu ucięli, ale co innego nie wycięli. Czyżby nie wiedzieli, nie widzieli? Jaśnie pani, proszę pani. Chodź, kicia. A jaka ładna. Kiciulka. Taka marmurkowa.
Nie? Rude oczy też masz, nie? A, cienki bolek taki zblazowany. Taty, byłeś na imprezie nocnej? Mocno zakrapianej, czy co? Cienki bolek, gdzie ty byłeś? Do ciebie mówię. Do ciebie mówię. Patrz mi w oczy. Jak tu patrzeć w oczy, jak on zamyka oczy. No tak. Kochani, myślałem, że u nas w DPS-ie jakimś bank otwierają filię, bo zrobili nowe schody elegancko. No, to jeszcze nic. Ale teraz poszedłem, a tam, proszę was, balustrady, te poręcze, nierdzewka. Rurka u góry gdzieś 6-7 cm. Na dole pręty. Chyba z 4 czy 5 i na końcach zakończone kulkami takimi nierdzewnymi. Świeci się to jak psu, nie? Elegancko mówię, no kurde, bank otwierają w DPS-ie. O kogo to stać na takie poręcze nierdzewne? Przeważnie zawsze przy bankach były. A banki są bogate. No. Idzie, hop, jest. I gdzie jest? Tam jest. Cypisek, kiciulek. Rude jest piękne. A gdzie to rude poszło? To jasne rude, gdzie poszło? Cypisek tam. A jaśnie pani? Nie widzę ani jaśnie pani. Nie widzę. A, tam jest. Tam na samym dachu, za beczką. Zobaczcie. O, tam jest. Oba są. O, na bocianym gnieździe. No proszę. Widzicie? Ile atrakcji. Chodzenia. Góra, dół, góra, dół. Proszę. Wszystko w jednym miejscu. O, i można się schować nawet pod... O. Jest schowany i nie ma jaśnie pani. A tu szramek, siurek, ogórek jeden. No, kurczę, trzeba ci będzie obciąć tego małego, żebyś nie miał gdzie siusiać. Będziesz siusiał na siedząco, jak kobieta. Jeden siurek. Się choroba znajdzie, taki siurek i leje. Będę musiał odświeżać jakiś, oczyszczać powietrzak do bocianówki wstawić. No, takie są po 600 zł. W pokoju mam. I to co mam do bocianówki teraz wstawić? Bez tego siurka? A jak chodzą razem. O. Rodzeństwo. Proszę i do rury. I do mnie? Przyszedłeś? Cypisko? I gdzie pójdziesz teraz? Za ogonek złapałem cię. Złapałem cię za ogonek. Za ogonek cię złapałem. Siurku mały.
jak to rosną. Zobaczcie, jakie duże. Kurczę, to już jest 3/4 kota. No. Urosło to nie wiadomo kiedy. No. O. No tak, a tu misek nastawiany, nie ma jak zejść. Nie, kiciulek? O, dotknęłem go. Specjalnie się nie boi. Specjalnie się nie boi. Nie? Który tam piszczy? Ciotka płaczka? Nie. Pieszczoch? To ty? Pieszczoch czy mamuśka? Kto ty jesteś? A, nie. Murzynek chyba. Jest. Dotknąłem go. Dał się dotknąć. Musimy się oswajać, kolego. Jak mamy być razem. Co? Kiciulek. Co ty na to? Co ty na to, jak na lato? Uciekł. Nie lubi giziania? Jeszcze nie poznał, co to gizianie fajne. No, zasmakuje, to będzie chciał być giziany cały czas. Nie jaśnie pani? Kiciulka. Siedzi sobie na dachu i nie ma wcale strachu. No dobra.